Ponownie na tej sali czuć ducha sportowej rywalizacji, gdzie dzieci z zapałem i poświęceniem biegają, by zdobyć upragnionego gola. Długo czekały na ten moment, bo sala ze względów bezpieczeństwa została wyłączona z użytku 3 stycznia 2022 roku. W kwietniu 2023 roku zabezpieczono środki w budżecie miasta, ruszyła procedura przetargowa i wyłoniony wykonawca jesienią rozpoczął remont sali gimnastycznej i korytarza w szkole podstawowej nr 3 w Olsztynie. Zdjęto parkiet, który był. Okazało się, że kompletnie nie nadaje się do ani odnowienia, ani ponownego założenia. Okazało się, że grunt też wymaga odgruzowania, wyrównania, także prac dookoła było bardzo dużo, jeżeli chodzi o salę, ale również bardzo podobne prace były zaskakujące na korytarzu. To już na szczęście przeszłość. Prace budowlane zakończono 20 grudnia, zaś 8 stycznia uczniowie pierwszy raz weszli na nowy parkiet. Dziś dzieci mają sprawdzoną, bezpieczną podłogę systemową z możliwością poziomowania, specjalnie dostosowaną do różnych nierówności podłoża. Ma ona także charakterystyczne wykończenie. Wykończenie oblistwowane z takimi otworami wykonanymi specjalnie po to, żeby była delatacja, żeby podłoga mogła zachować swoją odpowiednią wilgotność i żeby te parametry wszystkie spełniać. Mamy też piękny korytarz, gdzie leżą płyty równe, bo wcześniej był po prostu nierówny teren i wszystko to zagrażało bezpieczeństwu. Priorytetem była nowa podłoga, jednak czas remontu w szkole wykorzystano na dodatkowe, bardzo korzystne dla jej użytkowania zmiany. Trwały też prace wykończeniowe, odświeżyliśmy, pomalowaliśmy ściany, zmieniliśmy na LED-owe, oszczędne oświetlenie. To było 35 sztuk, wymieniliśmy na 12, a mamy zupełnie inne światło. Każdy po otwarciu już sali reaguje bardzo pozytywnie, że jest duża poprawa. Przy okazji zlikwidowano wmurowaną konstrukcję słupa podtrzymującego tablicę do koszykówki, który wymuszał dzielenie boiska na dwie części i był zwyczajnie niebezpieczny. Udało nam się przymocować kosz całkowicie do konstrukcji dachu i sufitu, więc mamy możliwość, że tak powiem, otworzenia się na całą salę i boisko wykorzystywać w całości. Do użytku wróciła także mniejsza sala gimnastyczna szkoły, która również była zamknięta ze względu na zniszczony parkiet. Teraz jest nowy i obie sale na nowo służą uczniom. Szkoła może również ponownie salę wynajmować, co pozwoli sfinansować kolejne niezbędne remonty.